tomorrow, love me tomorrow. Tomorrow, czyli jutro. Chris Sheridan w Radiu Katowice. Adele mogłaby ci pozazdrościć takiej ballady. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ballady zwykle są dłuższe. Tutaj zaskoczenie, niespełna 3 minuty muzyki. Też wiesz, wiesz, uważam, że ten utwór nie jest taki do końca radiowy, właśnie ze względu na tą długość, natomiast no, ma potencjał w sobie, postanowiłem wbrew wszystkim go wypuścić. To jest o spełnianiu marzeń piosenka, tak? Tak, jest to Tomorrow, czyli jutro. Na każdego z nas przychodzi taki moment w życiu, kiedy mamy ochotę rzucić wszystko i zacząć lepsze, nowe życie, lepsze jutro. I właśnie to jest taki przekaz tej piosenki. Sprawdziłem komentarze pod klipem do tego utworu. Prawie wszystkie po niemiecku, jeżeli nie w ogóle wszystkie. Czy to oznacza, że to tam jest największa twoja publiczność? To sprawdzasz to? Gdzie cię słuchają? Czy bardziej w Stanach, czy bardziej w Polsce? Czy znaczy, bardziej sobie, ja osobiście nie, natomiast moje menadżerki jakby mają nad tym pieczę. Też tam widziałem trochę z Polski, trochę po angielsku komentarzy. No zobaczymy, no, jak to się w Polsce wszystko przyjmie. W Niemczech też, właśnie ten ostatni singiel zwłaszcza, singiel tygodnia w Niemczech to jest duży sukces. Ale po niemiecku nie śpiewasz? Nie, jakoś tak na razie nie mogę się przemóc. Tak wiesz, bardziej w kierunku właśnie angielskim, hiszpańskim. Ostatnio też podjąłem współpracę z Patrycją Kosiarkiewicz, którą mi polecałeś ostatnio. Mm-hmm. Także powstanie kilka polskich tekstów też. No to czekamy. Czy one się ukażą na twojej debiutanckiej płycie, czy w ogóle coś takiego nas czeka, jak debiutancka płyta Chrisa Sheridana, czy w dzisiejszych czasach wystarczą single, jak myślisz? Jak planujesz? Wiesz co, takie są czasy obecnie, że jakby wychodzi single po singlu, ludzie jakby oczekują też obrazu, czyli tych teledysków. Oczywiście. Natomiast prędzej czy później ta płyta musi wyjść jako taki ukłon strony fanów. Także myślę, że jeszcze z 5 singli, 5 teledysków. Później płyta. I będę pierwszym artystą w Polsce, który wypuści utwory, wszystkie sfilmowane na jednym albumie. Dobrze, to jak Beyoncé też od razu kiedyś, pamiętasz, od razu wszystkie, to był taki album wizyjny z teledyskami. Czy na tym albumie będą same ballady? To jest podobno takie słowo niemieckie, bardzo dobrze brzmiące, tak? Artysta, który śpiewa tylko ballady, to jak to jest? Po niemiecku to jest Schnulzenzänger. Schnulzenzänger. Tak? Ładnie. Czyli właśnie taki artysta śpiewający takie właśnie spokojne utwory, ballady, żeby mnie tak nie zaszufladkować w tą właśnie baladową szufladę, też chciałbym wypuścić kilka takich utworów szybszych, taki dance pop też właśnie miało wyjść już na lato, ale nie zdążyliśmy z sezonem. Dlatego teraz jest Tomorrow. No wiesz, no teraz Tomorrow, piękna jesienna ballada, a na szybsze piosenki też pewno przyjdzie czas. Czy przyjdzie też czas na granie na żywo, czy na razie skupiasz się na produkowaniu piosenek? Na razie skupiam się na studio. Też ostatnie 2 tygodnie spędziłem w Los Angeles, tam też kończymy ten album, o którym już jakby wszyscy upominają. No właśnie. Także to jest taki okres między singlami i cały czas produkcji tego albumu. Chciałbym bardzo wypuścić go jak najszybciej, wiesz, tak przekładamy. Myślę, że początkiem przyszłego roku powinien wyjść. Jeszcze parę teledysków i... No tak, jeszcze masz zamiar sfilmować wszystkie utwory, które będą na tej... Ja też jestem, wiesz, po szkole aktorskiej w Strasburgu, także tak jakby... Spełniasz się w teledyskach. Jak wiesz, mogę przemycać trochę też właśnie aktorstwa do muzyki. Jasne. I dołączyć. Aha. A jak praca nad duetem z Edytą Górniak? Bo to ostatnio o tym rozmawialiśmy. Właśnie. No wiesz co, no nie chciałbym tutaj o nikim... mówić źle, natomiast no nie wszyscy są łatwi we współpracy i to tak na razie utknęło w... Aha, czyli na razie czekamy. W martwym punkcie. To musiałbyś, wiesz, zapytać się tak 4 oczy moich producentów z Los Angeles, o co tam chodzi i... Ale ja bardzo chciałbym, nie ukrywam, że bardzo bym chciał. Jak mnie zaprosisz do Los Angeles, pojadę, zapytam, też, tak. O ile korków nie ma tam zbyt dużych, wiesz, bo to ja tak nie lubię stać też w korkach. Też są. Aha, nie, to może zostanę w Katowicach. Chris Sheridan w Radiu Katowice. Bardzo ci dziękuję za wizytę, trzymamy kciuki za powodzenie single Tomorrow. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.